Witamy serdecznie w ostatnim dniu Festiwalu Książki w Opolu. Ta siódma edycja, siódemka, czy jest szczęśliwa? O to zapytam też mojego gościa, z którym będę miał przyjemność pospacerować. Spacer krakowską z Pawlikowską, to jest jedno z moich marzeń, Beato, które się spełnia. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Siódemka to rzeczywiście jest coś magicznego w tej liczbie, jest szczęśliwego, czy nie? Jest wiele liczb magicznych, bo na przykład niektórzy mówią, że siódemka, inni mówią, że ósemka, dlatego że jeżeli odwrócisz ósemkę, to jest znak nieskończoności. Tak. Inni mówią, że trzynastka. Dlatego, że to jest liczba miłości. Myślę, że dobrym nastawieniem byłoby przyznać i założyć, że wszystkie liczby są szczęśliwe. No to dobrze, to teraz wiesz co, jest tyle pytań, które chciałem zadać, ale pomyślałem sobie po pierwsze, że mamy tak mało czasu, że zadam takie jedno. Nie użyję słowa koniec, ale zapytam cię, gdzie jest kraj świata? Bo jesteś wiecznie na krańcach świata i się chciałem tak zapytać, bo nie gdzie jest koniec świata, bo by to źle zabrzmiało jako koniec świata, może cywilizacyjnie tak, ale gdzie są kraje świata, kraje jako te skraje. Skraje. Myślę, że skraj świata jest tam wszędzie, gdzie się zatrzymujemy, gdzie stajesz i gdzie czujesz, że dotarłeś do miejsca, w którym odkrywasz coś ważnego, czyli to może być równie dobrze rynek w Opolu, to może być równie dobrze maleńka wioska w Kolumbii, to może być maleńki złoty potok w dżungli amazońskiej albo szczyt himalajski. Dlatego, że nie o to chodzi, gdzie to miejsce jest, tylko jaka jest twoja relacja z tym miejscem. A są takie miejsca, które sobie wyobrażałaś, a totalnie cię zaskoczyły i wręcz odwrotnie, że pomyślałeś sobie, tutaj nie może być żadnego zaskoczenia, a tu mnie coś zaskoczyło. Pewnie jest w tyle twoich przygód, że tak jak co opisujesz w książkach, zastanawiam się nad takimi magicznymi w cudzysłowie miejscami, wiesz, momentami. W każdym miejscu coś mnie zaskakuje. Odwrotnie. Wszyscy wiemy wiele rzeczy na temat Chin i Japonii. I kiedy pojechałam po raz pierwszy do Chin, kiedy pojechałam po raz pierwszy do Japonii, to wszystko mnie zdumiewało. Na przykład wszyscy wiemy, że w Chinach najbardziej popularnym środkiem transportu jest... Motocykl. Rower. Rower. No przecież dwukół, wszyscy w Chinach... No, tak. Otóż nie spotkałam prawie ani jednego roweru. Niemożliwe. Tak. Czyli jednak ten skuter mój. Tak, teraz wszyscy się przesiedli na skutery, w dodatku są skutery elektryczne, więc w ogóle ich nie słychać, jak podjeżdżają, są po prostu bezgłośne. W Japonii najbardziej zaskoczyło mnie to, że nigdzie nie mogłam znaleźć nic zdrowego do jedzenia. Bo też myślałam, że Japonia to jest kraj zdrowego pożywienia i zdrowych ludzi. Ale Japończycy jedzą bardzo dużo takiego jedzenia, które nazwałabym śmieciowym, o. Na przykład pieczone kiełbaski. A my mamy tylko i wyłącznie wyobrażenie albo o sushi, słodycze. O Japończykach i ale nawet rybach. Jeżeli sushi, to ryby i niekoniecznie przygotowane w zdrowy sposób. A ja jako weganka jakoś mogłabym, chętnie zjadłabym wegańskie sushi, ale jeżeli jesteś weganinem lub weganką, wybierasz się do Japonii, to przygotuj się na to, że będzie bardzo, bardzo, bardzo trudno znaleźć cokolwiek do jedzenia. Nawet w sklepie, gdzie pomyślałam, dobrze, nie mogę nigdzie znaleźć żadnej restauracji, ani jedzenie na ulicy, wszystko jest z mięsem albo z cukrem, co z mojego punktu widzenia nie jest zdrowe i tego nie jem. Więc pomyślałam, pójdę do sklepu i po prostu kupię coś prostego, na przykład kupię orzechy. Nie ma orzechów, jedyne orzechy, jakie można kupić, to orzechy w słodkiej polewie lukrowanej. A jeżeli chcesz kupić ryż, to jest wiele różnych rodzajów ryżu już ugotowanego w takich trójkącikach, ale wszystkie są opisane po japońsku i nie wiesz, co jest w środku. Więc próbowałam kupować no i co różne. Jak sobie wtedy radzisz? Masz zawsze ze sobą ten żelazny zapas, no jako podróżnik chyba no, tak. Ale nawet żelazny zapas nie wystarczy na całą wyprawę. Zawsze staram się wspomagać czymś, co jest na miejscu, ale w Japonii to było naprawdę bardzo trudne. Raz udało mi się kupić pieczone kasztany na ulicy. W Japonii? Nie kojarzymy z Paryżem absolutnie tych kasztanów. Tak, ale były pyszne. Jesteś kobietą, jak to się mówi, wielu metamorfoz. Myślę tu i o twojej pracy, i o twoim życiu, i o twoim pisarstwie, bo chciałem cię zapytać, mamy oboje korzenie radiowe i chciałem się zapytać, gdzie jest wśród tych trzech pereł, czyli radia, telewizji i książki ukochanej, ta najważniejsza? Właśnie nie ma, ale to właśnie o to chodzi. Jest, są podróże, jest muzyka i są książki. I mam nadzieję, że niedługo, bo mam pomysł na audycję i niedługo będę mogła znów prowadzić audycję, nie wiem czy w radiu, ale na pewno gdzieś w przestrzeni, być może podcastowej,
Więc dzięki podróżom mogę opowiadać o podróżach w radiu, dzięki podróżom mogę pisać książki podróżnicze, dzięki podróżom całkowicie zmieniło się moje życie, bo ja zmieniłam się jako człowiek. Więc mam to szczęście, że te trzy sfery po prostu splatają się ze sobą i są nierozłączne. No to rzeczywiście magiczne, powiem Ci, bo zawsze, kiedy się mówi, że radio jest tą magią, co ma w sobie, czego nie ma telewizja, bo jest. Nie masz... I kiedy przekazywałaś, i kiedy ja słyszałem Twój głos w radiu Twojej blondynki, to rzeczywiście potrafiłem sobie wyobrazić tę przestrzeń, którą Ty ogarniałaś. A to uważam, że dziennikarza jest najtrudniejsze, żeby w radiu opisać, kiedy jeszcze nie było radiowego Facebooka, kiedy nie było radiowego strony. Kliknij sobie zobaczyć. I zobacz tylko zdjęcie. Opowiedz to głosem. Tak, to fascynujące, ale dlatego tak bardzo to lubię, więc to jest jeszcze inna forma przekazu. Oprócz tego, że mogę nakręcić film i pokazać na przykład na moim YouTubie czy na Facebooku, to chcę znów robić program radiowy, audycję radiową, w której maluje się głosem, bez odsyłania do zdjęć, do filmów, tylko w którym można opowiedzieć, stworzyć klimat, nawet stworzyć obraz, którego nie można zobaczyć oczami. Pokochałaś radio, to już takie rzeczy nie wychodzi z tej miłości chyba, radio co? Radio jest niezwykłe i trudno żyć bez radia, jeżeli ktoś wcześniej tego zakosztował. Dobrze, że, bo mówimy teraz o tej zmieniającej się przestrzeni też i pewnie dla Ciebie jako pisarki i właśnie i dziennikarki, bo żeby dotrzeć do młodzieży, trzeba przekręcić tę w cudzysłowie radiową falę i nieco inaczej pisać literki, jak zresztą profesor Miodek ostatnio mi dwa dni temu mówił, prawda? Dla Ciebie to też była metamorfoza, pewien etap przechodziłaś. Pamiętam Twoją książkę 2009, a patrzę teraz, to jest zmiana w pisarstwie, bo mówimy o różnych gatunkach, którym się poświęciła. Tak, ale to dlatego, że ja się rozwijam, a nie dlatego, że dostosowuję się do rynku. Tylko ja rozwijam się jako człowiek, a ponieważ żyję w tej rzeczywistości, no to jednocześnie ze zmieniającymi się czasami, z rozwojem technologii, ja się zmieniam jako człowiek, ale też zmienia się moja forma przekazu. No i tak jak powiedziałem chwilę temu, nie boisz się też mówić o sobie, o tym, co przechodzisz w życiu, co pokazać, co przechodziłaś oczywiście. I jak to wpływa na człowieka i dawać też innym rady. To jest niezwykle trudne, ja się zawsze zastanawiałem, no jak to jest, no dać komuś rady, kiedy sam czasem nierówno stąpasz po ziemi. Wiesz, opowiadam o moim doświadczeniu. Są osoby, które mogą skorzystać, słysząc o moim doświadczeniu, bo ich doświadczenie jest podobne, ale ludzie są różni, więc inne osoby mogą mieć inne doświadczenia i dla nich to nie będzie użyteczne. Ale myślę, że dzielenie się swoim doświadczeniem jest bardzo ważne, choćby w taki sposób, żeby pokazać komuś, że można mieć problemy i można z nich wyjść. No i wracając do Twoich książek, bo chciałem sobie jedną właśnie zabrać na chwilę, tu żeby powiedzieć o tym wychodzeniu z niemocy i z depresji, o którym napisałaś, poprawiasz pewne rzeczy. To też jest niezwykle ważne, że te doświadczenia jeszcze raz przekładasz tak naprawdę na nowo. Poprawiam, ale dlatego, że to, co napisałam w pierwszym wydaniu tej książki, napisałam wyłącznie na podstawie moich doświadczeń, nie mając żadnej podstawy naukowej. I 7 lat później, dlatego że zaczęłam się interesować neurobiologią i nauką, i 7 lat później zorientowałam się, że to, co kiedyś napisałam instynktownie, ma podstawy naukowe. Więc postanowiłam uzupełnić tę książkę o badania naukowe, które potwierdzają to, do czego kiedyś sama doszłam. To teraz jeszcze chciałem Cię zapytać o to, jakie są te Twoje najbliższe plany tak na koniec rozmowy, oprócz tego, że tutaj w Opolu jesteś po raz kolejny i rozumiem, że Opole niekoniecznie kojarzy się z Festiwalem Polskiej Piosenki, ale bardziej z Festiwalem Książki? Umówmy się, że kojarzy mi się zarówno z Festiwalem Piosenki, jak i Festiwalem Książki, bo to jest bardzo ważne. Moje najbliższe plany, pakuję plecak i lecę do Peru na 1,5 miesiąca, wracam na chwilę do Polski i lecę na 1,5 miesiąca do dżungli amazońskiej, jak co roku w listopadzie. Które z tych tworzyw, o których mówiłaś, było takie najtrudniejsze dla Ciebie? To napisanie pierwszej książki, czy to pierwsze wejście do studia? Wiadomo, że mówimy o rozwoju ciągle, ale która z tych materii była taka dla Ciebie najtrudniejsza, a później sprawiła Ci najwięcej przyjemności i radości? Cokolwiek robiłam, nie robiłam dlatego, że to sobie wymyśliłam, tylko dlatego, że czułam tak ogromną ciekawość i pasję do tego, więc nie było w tym lęku. Nie było tremy, nie było strachu, tylko była ciekawość, więc z ogromną ciekawością i z wielkim entuzjazmem weszłam po raz pierwszy do studia radiowego.
wybrałam się w podróż, weszłam do studia w telewizji i tak dalej. Zaczęłam pisać pierwszą książkę, też z pasji, z poczucia potrzeby. Twoi czytelnicy piszą, widziałem ostatnio, jak się pani udaje omijać te żmije, te wszystkie niebezpieczne zwierzęta, piszą w komentarzach, między innymi czy na twoim portalu, czy na stronie. Trzeba być uważnym, bo to jest tak jak w życiu, bo w podróży można powiedzieć rzeczywiście, czasami można spotkać żmiję albo węża jadowitego, albo inne niebezpieczeństwo, ale w życiu jest tak samo i czasami spotykamy osoby, które są nieuczciwe, czasami podejmujemy decyzję, która nie jest właściwa, więc trzeba być uważnym, rozglądać się dookoła i podejmować świadome decyzje. A było takie mrożące krew w żyłach spotkanie, tak zapytam na koniec, z dreszczykiem rzeczywiście, jeśli chodzi o zwierzę, czy też człowieka, który nagle spotyka inną kulturę, prawda? Bo przecież spotyka się z ludźmi zupełnie różnych cywilizacji. Kilka dni temu, podczas wędrówki przez góry Sowie, spotkałam żmiję zygzakowatą. To jest jedyny jadowity wąż w Polsce, jest pod całkowitą ochroną. I zupełnie się nie spodziewałam, że żmija będzie leżała dokładnie po środku ścieżki, którą szłam. I zauważyłam ją w ostatniej chwili, więc tak, świat jest pełen niespodzianek. No i nie mogę Cię nie zapytać o kuchnię. Mówiłaś już o tym, że w Japonii się wbrew pozorom niezdrowo stołują. To Twoja kuchnia wegańska też daje nam mnóstwo nowych przepisów, zauważyłem. To jest rzeczywiście taki trend, żebyśmy uciekali w tę stronę. Ja nie ukrywam i powiem Ci z przykrością, ja jem mięso, no ale chyba nie zasługuję przez to na to, żebym był jakoś karcony. Mocno. Nie, ale nie szukam różnych chodzi. Rozwiązań. No właśnie o to chodzi, żeby poszukiwać i żeby spróbować czegoś innego. Może spróbujesz czegoś wegańskiego i ci zasmakuje i będziesz miał ochotę wprowadzić jeden wegański dzień w tygodniu. I to już jest fantastyczne. Co jeśli chodzi o pisanie po tej podróży, o której mówisz, czy to będzie relacja później z podróży, czy to będzie któraś kolejna blondynka, która gdzieś być się może, zawędruje? Nie wiem jeszcze. Na razie pracuję nad najnowszym kalendarzem, który niedługo się ukaże i mam jeszcze w planie kilka innych bardzo ciekawych książek. Czyli jak zwykle Beata Pawlikowska, jak Państwo widzą, nieokiełznana i nigdy nie wiemy, w którym kierunku na pewno podąży za chwilę, jak wyjedzie z Opola, w którym kierunku nie wiemy. Najważniejsze, że to był przemiły spacer, choć moglibyśmy oczywiście urządzić pełen cykl, no ale może następnym razem się. Dziękuję bardzo, wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo.